Cześć, witajcie. Dzisiejszy filmik będzie to 50 faktów, przypadkowych faktów o mnie. No to co? Zaczynamy, nie tracąc czasu, nie będę się przecież rozjeżdżała, rozwodziła nad wstępem. Jedziemy. Uwielbiam nagrywać dla Was filmiki, uwielbiam do Was mówić, przekazywać Wam różnego rodzaju informacje i mieć z Wami kontakt przez YouTube. Sprawia mi to po prostu bardzo dużo satysfakcji. Cieszy mnie to i jestem naprawdę bardzo zadowolona, że mogę do Was mówić, mogę dla Was coś robić. Nienawidzę zbyt długo przebywać w samotności. Lubię czasem pobyć sama, ale generalnie na dłuższą metę to nie jest raczej mój sposób na życie i wolę być z kimś. Ktoś, kto jest obok mnie, zawsze dodaje mi pewności siebie i czuję się bezpieczniej, jakoś tak raźniej. Nienawidzę niesłowności, po prostu nie cierpię ludzi, którzy nie dotrzymują słowa. Jeżeli ktoś coś mi obiecuje i potem się nie wywiązuje z danej obietnicy, to jestem nie dość, że bardzo zła, wkurzona, to naprawdę taka osoba jest u mnie pod kreską. Mam alergię i do końca nie wiadomo na co, bo nie zrobiono mi żadnych testów. No i powiem Wam szczerze, że cały czas jestem uzależniona od kropli, od chusteczek do nosa i to sprawia mi ogromną, niestety, ogromne problemy i chciałabym kiedyś pozbyć się tego dziadostwa. Jestem bałaganiarą, ale z drugiej strony lubię mieć porządek i jeżeli już coś poukładam i ktoś zburzy ten mój porządek, to się wtedy bardzo wkurzam. Lubię swój bałagan, własny, taki naprawdę mój, który ja potrafię ogarnąć i w którym ja potrafię się znaleźć. Od 12 roku życia pracuję, ale no, nie za pieniądze zaczynałam, także to jest taki istotny fakt dla mnie. I właśnie od 12 roku życia jestem związana z radiem i z mediami, co jest od zawsze moją pasją i pewnie zostanie do końca moich dni, ale jestem z tego bardzo zadowolona i cieszę się, że mogę się udzielać w tym, co lubię i kocham robić najbardziej. Prowadziłam kiedyś program Disco Polo, a nie wstydzę się tego absolutnie. Kiedyś, no, naście lat temu Disco Polo inaczej było odbierane przez ludzi w Polsce, ale cóż, no, każda muzyka, przy której potrafimy się bawić, jest dobra, prawda? Kiedyś bardzo często chodziłam na imprezy, bardzo często chodziłam na dyskoteki i moimi ulubionymi właśnie imprezami dyskotekowymi były dyskoteki lat 80., które odbywały się w każdą niedzielę w klubie, a nie powiem jakim, w Gorzowie. Pozdrawiam bardzo gorąco Sylwię, która prowadziła bodajże z Andrzejem te dyskoteki. Mam nadzieję, że jeżeli mnie ogląda, no to pozdrowienia dolecą. Jestem uzależniona od Coca-Coli Zero, ale ostatnio bardzo dużo pijam wody. Chociaż Coca-Cola Zero zawsze mi będzie smakowała, no chyba, że coś mi się zmieni po ciąży. Zobaczymy. Pisałam kiedyś wiersze i opowiadania, a teraz piszę książkę. Wierzę w reinkarnację, wierzę, że życie po życiu istnieje. No i wierzę, że kolejne moje wcielenie równie będzie udane dla mnie i będę szczęśliwa. Nie potrafię pływać, niestety. Próbowałam się kilka razy nauczyć, ktoś też próbował mnie kilka razy nauczyć. Właściwie parę ktośów, paru. No ale nic z tego. Zapisałam się na basen od początku tego roku, ale zaszłam w ciążę. No i tak się skończyła moja przygoda z nauką pływania. Jestem w pewnym sensie taką ofermą pod tym względem, że bardzo często nabijam sobie guzy, jakieś siniaki. Co chwilę gdzieś się uderzę, co chwilę gdzieś się potknę. Zrobię sobie jakąś krzywdę, taką oczywiście nie, no, nie zagrażającą mojemu życiu, ale no, coś mam z tej ofermy. Ciamajdy? Może tak to lepiej będzie brzmiało. Jak pamiętam do tej pory, to będąc dzieckiem potrafiłam przewrócić się na prostej drodze i o własny cień potrafiłam się potknąć.
Uwielbiam gry, czy też na PC-cie, czy też na PlayStation, czy na Xboxie. Potrafię często naprawdę się wciągnąć w jakąś grę i grać w nią jakiś czas, ale nie to, że jestem uzależniona. W każdej chwili mogę po prostu odstawić ją na bok i zająć się czymś innym. Natomiast od dzieciństwa pamiętam, zawsze uwielbiałam gry i w ogóle komputery. Ja mam bardzo podzielną uwagę. Nie potrafię się skupić często na jednej rzeczy. Potrafię robić kilka rzeczy naraz. I chyba to jest w pewnym sensie plus, dlatego że właśnie na tym też polegała praca w radiu. Będąc DJ-em musiałam robić kilka rzeczy naraz. Coś mówić na antenie, wybierać muzykę, realizować serwis i jakoś ogarnąć wszystko, co się działo na konsoli. Dlatego właśnie chyba stąd nie miałam problemów. Stąd, że jestem osobą w miarę ogarniętą i potrafię robić kilka rzeczy naraz. Mam podzielność uwagi, dawałam sobie jakoś radę na tej antenie. No i myślę, że to jest fajne. Jak byłam dzieckiem, pamiętam, czy też chodziłam do szkoły podstawowej, czy to średniej. Zawsze jak się uczyłam, to mogłam jednocześnie słuchać muzyki, coś robić na komputerze, czytać książkę, oglądać telewizję i jeszcze rozmawiać przez telefon. I tak mi chyba to do dzisiaj pozostało. Uwielbiam maskotki, odkąd pamiętam. W Gorzowie, w moim rodzinnym mieście, w moim rodzinnym domu zostało ich chyba z kilkadziesiąt. Pamiętam, że miałam ich bardzo, bardzo, bardzo dużo. Chyba z kilka setek może nawet. Naprawdę, nie kłamię Was. I później, jak już zaczęłam dorastać, robić się coraz starsza, ktokolwiek przyszedł z dzieckiem do mnie, to dostawał ode mnie maskotkę. Natomiast teraz podejrzewam, że jak wrócę do Gorzowa, na wakacje pojadę też w przyszłym roku, no to spakuję je wszystkie, no może zostawię ze dwie dla mojej córeczki, spakuję je wszystkie i oddam gdzieś w dobre ręce, myślę, że do domu dziecka, tam dzieciaki się na pewno ucieszą. No i jeszcze Wam powiem taką ciekawostkę, że każda z maskotek moich ma swoje imię. Ciekawa jestem, czy ja będę je pamiętała, te imiona. Nienawidzę owoców morza, po prostu nie cierpię, nie wiem dlaczego, ale nigdy mi nie smakowały ani krewetki, ani jakieś takie dziwne, ślimakowate rzeczy. No i jeżeli chodzi o sushi, to lubię sushi, ale tylko i wyłącznie z rybami, takimi jak makrela, no a niestety nie ruszę czegoś w rodzaju takiej właśnie krewetki, nawet pomieszanej z ryżem. Także nie lubię, no po prostu nie lubię owoców morza, a krewetki po prostu mi śmierdzą. Nie wiem dlaczego, jak się oczywiście je przygotowuje. No chyba, że zjem kiedyś takie owoce morza, które będą naprawdę świetnie przyrządzone. Chociaż nie, chyba to nie jest jednak moje ulubione jedzenie. Mam coś takiego dziwnego, że nigdy nie biorę pierwsze rzeczy z półki. Zawsze gdzieś tam wkładam rękę do tyłu i wyciągam którąś rzecz z tyłu. Dlatego, że nie wiem, dlaczego tak jest. Bo co? Bo niedotykane chyba? O to chodzi. Tak mi się wydaje. No, po prostu nie lubię brać pierwszej rzeczy z półki. Zawsze muszę gdzieś tam z tyłu, czy też z wieszaka ściągać coś niedotykanego, nieruszonego. Nie mam nic generalnie do pająków. Uważam, że są bardzo pożyteczne. I powiem Wam, że jeżeli pająk łapie muchę, to oczywiście się cieszę, bo po pierwsze, że ma obiad, czy też śniadanie, czy też kolację, cokolwiek, to no, pozbywam się tej ohydnej muchy, która lata i gdzieś tam zyczy. Natomiast jakoś mnie trochę obrzydzają pająki. Jak mówię, nie mam nic do nich, ale jakoś ich tak za bardzo nie lubię. Ale nie zabijam ich, absolutnie nie. Po prostu jak widzę pająka, to staram się albo wołać mojego Wojtka, żeby go wyniósł z domu, albo biorę sama pudełko jakieś, żeby go złapać i wynoszę. Ale nie to, że przed dom, tylko na drugą stronę ulicy, bo boję się, że wróci. Kocham wszystkie zwierzęta i najchętniej dałabym im dach, tym, które nie mają domu, są bezdomne. Wszystkie bym przygarnęła, no ale nie da się. Wystarczą mi 3 koty na razie. Jak zakładam bluzkę albo sweter, to najpierw wkładam ręce.
Nie wiem dlaczego. Generalnie kobiety zauważyły, że najpierw wkładają głowę, potem dopiero ręce. A ja odwrotnie. Może dlatego, że patrząc na mojej mamy brata, który był dla mnie jak brat, robiłam pewne rzeczy powtarzając po nim. No, możliwe. Dlatego zawsze wkładałam pierwszą głowę w ten otwór taki tutaj, a dopiero potem ręce. Tak mi wygodniej. Podobnie mam ze stanikiem. Czy nie wkładam go przez głowę, tylko najpierw go zapinam pod piersiami, obracam i zakładam przód. Czy to jest normalne u kobiet? A propos brata, nie jestem jedynaczką, natomiast mojej mamy brat, Robert, którego gorąco pozdrawiam i kocham jak brata, był dla mnie właśnie zawsze jak brat. Nienawidzę mieć potarganych włosów. Zawsze przy sobie w torebce, czy gdzieś pod ręką mam szczotkę, czy też grzebień, zazwyczaj szczotkę. I jak widzę, że coś mi się tam gdzieś potarga, no to sobie poprawiam. No chyba, że mam włosy ładnie ułożone, związane, wtedy się tym nie przejmuję. Chociaż dawno tego nie robiłam, ale uwielbiam tańczyć. Kocham tańczyć. W Polsce skończyłam kurs tańca towarzyskiego i jestem z tego bardzo, bardzo dumna. No i mam nadzieję, że kiedyś znowu uda mi się potańczyć gdzieś w jakimś fajnym miejscu, w fajnym klubie. Natomiast teraz zostało mi tylko tańczenie z moim brzuszkiem. I oczywiście w jakiś sposób gimnastyka przy tym. Mam coś dziwnego na nosie od wielu lat gdzieś tutaj. Moja babcia ma coś podobnego i podejrzewam, że mogło mi się to pojawić. No, babciu. W każdym razie, babciu, pozdrawiam cię bardzo gorąco, oczywiście. Ale w każdym razie to coś na nosie może kiedyś uda mi się, wiecie, tam wyciąć, operować. Może ma ktoś jakiś pomysł, jak się tego pozbyć. Taka narośl dziwna, chociaż jej teraz nie widać, bo ją przypudrowałam. Uwielbiam biżuterię, jak wiecie, widzieliście mój filmik pewnie kiedyś na kanale, jeżeli nie, to wam podlinkuję. Natomiast mam coś takiego, że jak widzę coś ładnego, fajnego, to mam ochotę to kupić, ale ostatnio biję się po łapkach i staram się nic nie kupować, bo mam tego naprawdę bardzo dużo. Kosmetyki zawsze staram się wykorzystać do końca, żeby ich nie marnować. Ale o jedzeniu tak do końca nie mogę tego powiedzieć, ponieważ często kupuję za dużo. No i to wszystko zostaje i się psuje. No i właśnie zawsze gotuję za dużo. Zawsze gotuję za dużo i zawsze nakładam dania, czy to Wojtkowi, czy komukolwiek, takie no na pół wojska. Ale no już tak mam. Wolę, żeby było więcej niż mniej. No i to chyba jest w porządku, tylko że potem często się te rzeczy marnują. No co zrobić? Od serca daję po prostu, od serca. Odkąd pamiętam, zawsze miałam więcej kolegów niż koleżanek. No i zawsze lepiej się dogadywałam z męskim towarzystwem. No i częściej spędzałam czas, chodziłam na imprezy właśnie w męskim towarzystwie, co naprawdę sprawiało mi ogromną radość. Pozdrawiam męską część publiczności. Nie, to głupio zabrzmiało. Pozdrawiam męską część widzów. O, tak ładniej. Od zawsze lubiłam być w centrum uwagi, lubiłam jak wszyscy na mnie no, zwracali w pewnym sensie tę uwagę i zawsze potrafiłam w jakiś sposób zabawić towarzystwo, rozbawić towarzystwo i wcale się tego nie wstydzę. I to nie jest żadna próżność, mówię wam o tym szczerze, ponieważ uwielbiam pisać niebieskimi długopisami, nienawidzę, znaczy nienawidzę, no po prostu nie lubię jakoś tak... Niedobrze mi to idzie, pisanie czarnym długopisem czy cienkopisem, czarnym wkładem, ale niebieskim jakoś mi to zawsze wychodziło lepiej, nie wiem dlaczego. Bazgrze kura pazurem w ogóle, ale wolę używać niebieskiego koloru niż czarnego. Zawsze byłam osobą taką przebojową, która potrafiła zwrócić na siebie uwagę i w jakiś sposób zająć ludźmi, zająć sobą innych ludzi, co plusowało u mnie. Naprawdę, plusowało. Zawsze. Kupuję jajka tylko z jedynką z przodu, a to z tego względu, że to są jajka od kur, które sobie chodzą po prostu tak jak chcą, jedzą co chcą i nie są zamknięte w klatkach, także kiedyś kupowałam jajka, które miały różne oznaczenia, nie patrzyłam na to, ale od
kilku lat, kilku dobrych lat. Odkąd się dowiedziałam, na czym to polega, no to jednak ta jedynka z przodu bardzo ma duże znaczenie. Wolę dopłacić więcej i mieć tę pewność, że jajka są od zdrowych kur i takich, które widzą słońce i mogą sobie pochodzić po pastwisku, czy też po trawie, podziobać, pojeść, robić co chcą po prostu i znieść zdrowe jaja. Ale też zero są dobre, z zerem na początku bodajże, jeżeli się nie mylę. W każdym razie ja kupuję zawsze jedynki. Jak przyjechałam do Wielkiej Brytanii, to nie potrafiłam gotować. Ja potrafiłam, ale nawet wygotować jajka na twardo. Dosłownie. Także aż pękały do końca. I nic nie zostawało, żadna woda, tylko same jajka. W środku były ciemne trochę. Potrafiłam też przypalić ziemniaki. Kiedyś rozmawiałam z babcią, a nagle słyszę takie pu, pu. Okazało się, że te ziemniaki z garnka strzelają, bo Asia zapomniała je wyłączyć. Ale nauczyłam się gotować dzięki po pierwsze Wojtkowi, który potrafił gotować, oczywiście. Nauczył mnie, powiedział mi parę rzeczy, ale również dzięki mojej babci, dzięki mojej mamie i dzięki teściom, którzy przez telefon mówili, co mam robić, jak mam robić, no i od tej pory całkiem nieźle, myślę, gotuję. Wojtkowi smakuje. Jestem osobą bardzo szczerą, co nie zawsze daje mi możliwość, oczywiście, wyjścia na swoje. Często dostaję po dupsku za to, że jestem szczera i mówię, co myślę. O pewnych osobach jestem w stanie powiedzieć, co myślę, nawet prosto z mostu im w oczy. Nie zawsze to taka szczerość popłaca, ale taka już jestem. Nie wierzę w zabobony. Na przykład jak ktoś mówi do mnie, czarny kot przebiegł ci drogę, więc nie przechodź, poczekaj, aż ktoś przejdzie pierwszy albo przejedzie. Natomiast jeżeli miałabym wierzyć w takie rzeczy, to musiałabym uważać bardzo na mojego diablusia, który jest czarny jak smoła i co chwilę plącze się pod nogami. Uwielbiam filmy i seriale science fiction. Bardzo lubię takie właśnie gatunki filmowe i bardzo często takie właśnie oglądam. Jestem osobą ciekawską i nawet jak są gdzieś drzwi bardzo mocno zamknięte, ja znajdę okno albo komin i też tam wejdę. Jeżeli coś tak naprawdę bardzo mnie absorbuje i ciekawi, no to będę dążyła do tego, żeby to odkryć. No, bójcie się. Żartuję. Nie wierzę w zabobony. Na przykład jak ktoś mówi do mnie, czarny kot przebiegł ci drogę, więc nie przechodź, poczekaj, aż ktoś przejdzie pierwszy albo przejedzie. Natomiast jeżeli miałabym wierzyć w takie rzeczy, to musiałabym uważać bardzo na mojego diablusia, który jest czarny jak smoła i co chwilę plącze się pod nogami. Mam zaburzenia błędnika, stąd muszę nosić okulary. Teraz ich nie mam, bo jakoś tak refleksy odbijają bardzo mocno światło i dziwnie by to wyglądało w kamerze. Byście widzieli moje światło, oświetlenie zamiast moich oczu, a staram się mówić szczerze i chcę, żebyście widzieli moje oczy. W każdym razie, co ja mówiłam? Aha, że mam zaburzenia błędnika i jeszcze zanim zaczęłam nosić na stałe okulary, miałam wrażenie, że mosty, pod którymi jadę, zapadają się na mnie i zaraz gdzieś tam pod nimi wyląduję. Natomiast teraz już nie mam takich wielkich problemów, ale choroba lokomocyjna w jakiś tam sposób towarzyszy mi od bardzo dawna. I nie mogę też jeździć tyłem do kierunku jazdy. Zawsze muszę jeździć przodem. To jest jedna ważna rzecz. Kolejna rzecz, którą podepnę też pod ten fakt, bo po co robić dwa, to po prostu ciężko mi się jeździ z tyłu w samochodzie. Muszę zawsze siedzieć z przodu, bo jest mi po prostu niedobrze. Ale powiem Wam, że ostatnio jakoś tak łatwiej mi się jeździ w ciąży. Może dzięki ciąży ta choroba lokomocyjna gdzieś tam zanika. Chociaż dawno tego nie robiłam, ale uwielbiam tańczyć. Kocham tańczyć. W Polsce skończyłam kurs tańca towarzyskiego. I jestem z tego bardzo, bardzo dumna.
No i mam nadzieję, że kiedy znowu uda mi się potańczyć gdzieś w jakimś fajnym miejscu, w fajnym klubie. Natomiast teraz zostało mi tylko tańczenie z moim brzuszkiem. I oczywiście w jakiś sposób gimnastyka przy tym. Nienawidzę się po prostu pakować. Najzwyczajniej w świecie nie cierpię pakować walizek. Nie jestem fanką długiego łażenia po sklepach. Czasami lubię sobie coś tam pooglądać, ale wolę iść konkretnie i kupić konkretne rzeczy, aniżeli chodzić, łazić bezczynnie i kupić po prostu rzeczy, które potem mi się nie przydadzą, bo często tak się zdarza. Uwielbiam lody, naprawdę mogę jeść bardzo dużo lodów, a ostatnio moimi ulubionymi, ukochanymi są lody o smaku mango, Solero. Są po prostu rewelacyjne, polecam. Jeżeli nie jedliście, nie próbowaliście, to polecam, są przepyszne. Jeżeli dziecku lub zwierzęciu dzieje się jakaś krzywda, ja po prostu, choćby się waliło, paliło, jestem w stanie poruszyć niebo i ziemię i nie wiem, przebiec nawet 100 km, żeby uratować tego zwierzaka. No oczywiście, jeżeli mam taką możliwość. Ale powiem Wam szczerze, że kocham bardzo zwierzęta i jeżeli widzę, że krzywda się dzieje zwierzakowi, tak samo kocham dzieci i widzę, że dzieje się krzywda dziecku, to jestem w stanie nawet zaryzykować własne życie, żeby uratować maleństwo. Nieważne, czy zwierzę, czy dziecko. Nie cierpię dotykać klamek do drzwi w toaletach. Dla mnie to jest bez sensu. Jeżeli trzeba myć ręce, a potem dotknąć tej klamki, żeby otworzyć drzwi i wyjść z tej toalety, to jest totalna głupota, bo znowu kolejny zarazek gdzieś tam się przypałęta. Dlatego ja uważam, że powinny być drzwi, które się otwierają na komórkę jakąś, albo takie, które po prostu... No nie ma drzwi, tak? Tylko jest jakieś takie przejście bez drzwi i nie trzeba używać rąk, żeby wychodzić z toalety. To jest głupota naprawdę, żeby były drzwi z klamkami w toaletach, żeby myć ręce i za chwilę znowu sobie je pobrudzić. To jest naprawdę bez sensu. Oczywiście mówię o toaletach publicznych jak najbardziej, bo w domu to jest co innego. No, ja staram się trzymać higienę, utrzymywać tą higienę i wszystko jest czyste, natomiast w toaletach publicznych jest już ten problem, że nie mamy pewności, kto tę klamkę przed nami dotykał. Dlatego ja co robię, to po prostu otwieram drzwi kolanem albo łokciem, jak wychodzę z toalety. Jak jest klamka, to staram się otwierać właśnie łokciem, no bo teraz to kolanem w ogóle już nie dostanę przez mój brzucho. Kochani, to chyba byłoby na tyle. 50 przypadkowych faktów o mnie. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego na mój temat. Pewnie się powtórzyłam, ale no cóż, nic innego na siłę nie wymyślę. To byłoby wszystko ode mnie dla Was. Ściskam Was mocno, pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło. Buźka. Pa!